Troska Boga o Jego lud. Troska Boża o Jego lud. Równie wartościowe dla serca wierzącego są słowa, w których umiłowany, czcigodny sługa pański wskazuje na opiekę Boga, której lud izraelski doświadczał przez cały czas swojej wędrówki po pustyni. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Werset 4. Jakaż łaska emanuje z tych słów. Pan tak bardzo troszczył się o lud, że jego odzież się nie rozpadła, a ich stopy nie spuchły. Nie tylko dawał im pokarm, ale również i odzienie. Pomyślał również o palącym piasku pustyni i zatroszczył się o to, by nie pokaleczył stóp jego odkupionego ludu. Tak czuwał nad nimi z ojcowską troską przez 40 lat, dając im wszystko, czego tylko potrzebowali. Pan miłował swój lud i ten błogosławiony fakt zagwarantował spełnienie wszystkich ich potrzeb. Gdyby tylko lud zrozumiał miłość Pana, nie było nic, czego Pan nie dałby ochotnie swojemu ludowi w podróży z Egiptu do Kanaanu. Co mogło mu brakować, skoro bezgraniczna miłość i wszechmoc stały u jego boku? Wiemy jednak, że miłość przybiera różne postaci. Ma więcej zadań niż tylko zaopatrywanie swych podopiecznych w odżywienie i odzież. Oprócz potrzeb cielesnych musi uwzględniać także ich potrzeby duchowe. Mojżesz przypomina o tym ludowi w słowach: poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Werset 5. Zwykle nie lubimy karcenia, gdyż postrzegamy je nie jako powód do radości, lecz do smutku. Porównaj Hebrajczyków 12:11. Syn nie ma z zasady nic przeciwko temu, gdy z rąk ojca odbierać może pożywienie, odzież oraz wszystko, co tylko da mu ojcowska miłość. Ale zupełnie inaczej mają się sprawy, gdy ojciec sięga po rózgę. Mimo to jednak ta siejąca po strach rózga często okazuje się być najbardziej zbawienna, gdyż jest w stanie osiągnąć coś, czego nie są w stanie sprawić wszystkie zewnętrzne przejawy dobroci i przychylności ojca. Uwalnia dziecko od złych zwyczajów lub skłonności, szkodliwych wpływów i staje się dla niego błogosławieństwem, za które wdzięczne jest do końca życia. Ważne jest, aby syn nauczył się dostrzegać miłość ojca tak samo w karceniu, jak i w zewnętrznych dobrodziejstwach, których codziennie doświadcza. Jednak w praktyce okazuje się, że jest to ciężka lekcja. Cieszymy się z błogosławieństw ojca i jesteśmy wdzięczni, gdy dzień w dzień zaspokaja nasze potrzeby, pomagając nam w czasach utrapienia i doświadczeń. Chętnie przypominamy sobie okazanej nam łasce i miłosierdziu. Niewątpliwie jest to dobre. Niemniej jednak istnieje niebezpieczeństwo, że zatrzymamy się na wyświadczanych nam dobrodziejstwach i licznych błogosławieństwach i powiemy wraz z psalmistą: a ja pewny siebie powiedziałem, nie zachwieję się na wieki. Panie, życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, a gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Psalm 30, wersety 7-8. Z całą pewnością dobrze jest, gdy zauważymy, że nic i to innego jak tylko życzliwość Boża. Niestety jednak posiadamy skłonność, by zatrzymywać się na naszej górze i zadowalać naszym powodzeniem i pozwolić, by rzeczy te wkradały się między nas a Pana, stając się dla nas pułapką. Możemy być wtedy pewni, że nie ujdziemy karcenia. Nasz Ojciec czuwa nad nami z troskliwą opieką i miłością, widzi niebezpieczeństwo i zsyła doświadczenia. Często musimy iść przez doliny, które dla naszych słabych i lękliwych serc wydają się nie do przejścia. Wróg szepcze nam do ucha: i to ma być miłość? Wiara odpowiada: tak.
Wszystko jest miłością i mądrością, również śmierć drogich nam bliskich, utrata majątku, długa, bolesna choroba i tym podobne rzeczy. Oto droga, na której możemy odeprzeć podszepty szatana i spłoszyć myśli, które chcą niepokoić nasze serca. Musimy zawsze trzymać się tego, że wszystkie drogi Boga są słuszne i rozważać Jego karcenie w świetle Jego miłości. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Porównaj Hebrajczyków 12, rozdział 5 do 13 wersetu. Ciekawym jest przyglądanie się temu, jak Mojżesz stara się wpoić ludowi słuszność i konieczność posłuszeństwa wobec Boga oraz wynikające z ich przeszłości, teraźniejszości i przyszłości powody, dla których winni mu są posłuszeństwa. Dokłada wszelkich starań, aby w ich sercach obudzić świadomość, że Bóg ma do nich prawo. Musieli skierować swój wzrok na swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, aby stanęły przed ich oczyma wielkie czyny Pana, których dla nich dokonał, czynił i miał jeszcze czynić, a które powinny były motywować ich do świętego posłuszeństwa. To ciągłe przedstawianie moralnych motywów i pobudek stanowi szczególną cechę Piątej Księgi Mojżeszowej. Wskazuje na to, że nie mamy do czynienia ze zwykłym, zbędnym powtórzeniem Drugiej Księgi Mojżeszowej, lecz że Piąta Księga Mojżeszowa posiada swój odrębny charakter, określony cel, z jakim została napisana. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Werset 6. Napomnienie to opierało się zarówno na tym, co Pan już dla nich uczynił, jak i na tym, co zamierzał jeszcze uczynić. Pierwszy motyw posłuszeństwa wobec Pana Izrael miał znaleźć we wcześniejszych doświadczeniach, jakie zebrał z Panem w ciągu 40 lat w pustyni. Rzeczywiście, pouczenia, upokorzenia i doświadczenia, których im udzielał i które na nich zsyłał, jak też chleb z nieba, woda z uderzonej skały, troska o ich odzienie i stopy oraz uzdrawiające karcenie dla ich duchowego dobra były nie byle jakim powodem, by przestrzegać przykazań Pana. Jednak Izraelici mieli także spojrzeć w przyszłość, jaką obiecał im Bóg, aby zrozumieć, że Pan ma prawo, by oczekiwać od nich posłuszeństwa.